Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie, Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie, Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie, patent za patencie to Dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Słuchaj, na Facebooku ktoś wspomniał, jak umyć opony. Oczywiście u Dziadzi na tamtym kanale. Film już był, jak ja myję, i tam podchodziłem do felunku i wtedy on był naprawdę brudny i to bodajże były te same felgi 7 razy. Tak jak widzisz, felga przygotowana, ona już wcześniej była robiona, znaczy opona na pewno nie była dogłębnie doczyszczona. Ja ją tak liznąłem, żeby nie było tego pierwszego brudu, ale czym się chciałem jeszcze na dzień dobry pochwalić? Taborecikiem, który sobie przerobiłem, słuchaj, na felunek, ulepszyłem go trochę. Wcześniej odboje, oczywiście gumowe, miałem na taborecie. Teraz dołożyłem deseczki, żeby było wyżej i szerzej, żeby się opierało tylko i wyłącznie na oponach. Na dole taborecika, tak jak widzisz, gumowe podstaweczki, jest bomba. Od czego zaczynamy? Oczywiście od opony. Kładziemy sobie, jeżeli chodzi właśnie o te deseczki, z tego względu, żeby właśnie opona czy koło, znaczy się, żeby mi stało, tak jak widzisz, żeby nie uciekało. I teraz tak, no wszyscy chwalą te stojaczki na rolkach znanej firmy, albo sami robili. Słuchajcie, u mnie 4 rolki leżą. Ja robiłem na tym sprzęcie. Nie moja bajka. Nie moja bajka z tego względu, że opona właśnie koło stoi, tak jak tutaj w pionie. Zdecydowanie fajniej mi się aplikuje wszelkiego rodzaju produkty, jak opona czy koło właśnie leży. Tak jak widzisz, zobacz. Bajeczka. Zarzucam sobie tutaj, czy na oponę, czy na felgę i jest idealnie, zdecydowanie lepiej. Zresztą zobacz, pokażę Ci, jak to wygląda. Musiałem przestawić, słuchaj, trochę sprawdzić GoPro, czy dobrze nagrywa. Bajeczka, co? Leży idealnie na oponie. Czego chcieć więcej? Od czego zaczynam, słuchaj, jak jest opona naprawdę dojechana? Zaczynam od opryskania wodą. Ja ogólnie używam produktu. Pojawi się ten produkt, ja go opiszę. Zresztą w jednym filmie już mówiłem, znaczy w jednym filmie. W pierwszym filmie, z jednym z pierwszych na kanale pod tytułem I co dalej? Mówiłem, że jest to mój król. Niedługo zrobię o nim film, oczywiście króciutki, i wypowiem się na temat tego produktu. Zanim zarzucę go na oponę, tak jak mówiłem, ja sobie najpierw oponę otwieram, czyli zarzucam produkt, jakiś cleaner do opon. Twój ulubiony, jaki lubisz, taki sobie właśnie zarzucasz. Twój, można powiedzieć, tak zwany mistrz albo król, żeby otworzyć oponę. Ale zanim to zarzucę, bo ja używam produktów takich na szczury w koncentracie. Ja się nie bawię w rozcieńczenia. To oponę zwilżam, słuchaj, bo w koncentracie ten produkt jest tak tłusty, że nie będzie tak ingerował w oponę, jakbym chciał. Czyli pierwsze co, po prostu ją zwilżam. A jak już, słuchaj, zwilżę opony, wtedy możesz się bawić tak. Albo zarzucić to w formie piany. Zobacz, ale ja zdecydowanie wolę jednak spryskać. Równiej się rozkłada i lepiej, słuchaj, ingeruje. I czekamy, słuchaj, niech sobie podgryzie. Zobacz, piana oczywiście zdecydowanie dłużej poleży, ale z oprysku moim zdaniem lepiej ingeruje. Piana jest fajna, naprawdę na właśnie letnie klimaty, bo tak jak teraz mamy, powiedzmy, środek zimy czy jesień, śmiało możesz ładować z oprysku. Latem piana i żre. Teraz kolejna rzecz, szczotki, słuchaj. No to tak, moja ulubiona swojego czasu na kupiona na AliExpress. Postaram się linki do tych szczotek wrzucić w opisie. Mistrzem na dzień dobry jest ta. Zbiera totalne grubasy. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo ludzie też pytają o takie zwykłe, co są tak zwane ryżowe do dywanów na przykład, czy do podłóg. Nie. Dlaczego? Ta, ona jest taka dziwnie pofalowana, co jest w niej fajne. I teraz właśnie kolejna rzecz. Ta jest bomba, mistrz, ale nie wiem, czy było o szczotce boskiego. Ta jest rewelacyjna. Dlaczego? Tak jak Chińczyk, zauważ, ma te właśnie włos sztuczny, oczywiście pofalowany. Tutaj on też jest pofalowany, ale jakoś inaczej wybiera. Tutaj te końcówki jakby były bardziej takie zadziorne i lepiej
wchodzi w rowki. To jest mistrz, na chwilę obecną mistrz. 30 chyba złotych. Gdzieś widziałem na Allegro czy na innym portalu aukcyjnym. 30 zł. Rewelacja szczotka. Bomba. I do podłóg, na przykład do prania tapicerki, też rewelacja. Oczywiście mówimy tutaj o dywanach w aucie, nie w foteliszach. I ta Mac Off jest rewelacyjna. Jest twarda, też fajnie wybiera, ale do opon, które są bardzo wąskie. Przy takiej oponie można się nią zajechać, ale jest też spoko. A kolejna, która jest fajna, to jest od ADBL-a mini szczotka, która pasuje idealnie tu w rowki. Ale to z czasem wszystko powolutku pokażę. Na razie szczoty wkładam tu i gruba tu. Co teraz? Jak już zobacz, jaka jest różnica. Patrz, widzisz, tu już w rowku zeżarło. Piana, zobacz, już gryzie. Patrz. Widzisz, otwierasz sobie oponę, już ją podbiłeś, ten brud, i wtedy, słuchaj, spukuje. Cały czas w jedną stronę. Nie zmieniamy kierunku. Jak już w jedną poleciałem, lecę w drugą. Już się pojawia syfek. Rewelacja. Tak, żeby jednej ręki nie zmęczyć, lecimy na dwa baty. Zobacz, jak się pięknie pieni. Pięknie zbiera. No i teraz zobacz, jak sprawdza się ten taborecik. Możesz kupić zwykły taboret, możesz sobie zrobić stojaczek. Odboje i zobacz, to jest piękna sprawa. Nie ucieka ci opona, bo odboje są gumowe. Opona trzyma oponę. Rewelacja. Guma trzyma gumę. I teraz tak, jadę dotąd, jak czuję, że piana robi się taka sucha jakby, że tak naprawdę nie czujesz tego poślizgu i nie czujesz tego wybierania już. Wtedy odpuszczam i tu mam czystą wodę. Nie moczymy w tym. Po co? Grubszy brud wybijam i wtedy o, pyk, rzucam tu i pukanko. Oklej. O, rozwinę sobie z tej strony może. O, od razu lepiej. To do wiaderka. I kolejne, słuchaj, podejście. To samo. Dopóki nie będę widział, że... Zobacz, malutko produktu. Tak, tylko tyle, żeby pstryknąć. O, i już. Nie ma sensu więcej pakować. No i lecę już ze szczotką, która zbiera fenomenalnie. I robię tak. Oczywiście, tak jak tamtą, jeden kierunek. Tu już nie szalejemy z dociskiem. Włos robi sztuczny, oczywiście, robi swoje. Lecę w jedną stronę. Oczywiście, jak będziesz miał koła na aucie, też trzymaj się kierunków. Uwierz mi, że daje to wymierne efekty. Tutaj akurat opony Werdenstein Dazing Giugiaro. Także gruba sprawa, miałem je kupić, ale padło na potęzę. I zmiana kierunku. Bez docisku, spokojnie. Nie potrzebujemy, zobacz, tutaj dużo produktu. Ważne, żeby przykryć oponę i jedziemy z bałaganem. Dlaczego ta mała szczotka DDBL-a? Widzisz, że tu się najwięcej syfu zbiera. Lecimy w drugą stronę. Możesz też robić... Ja tutaj robię duże ruchy, bo nie jest mi wygodnie, ale możesz też króciutkimi, nawet jeszcze lepiej, ale krótkie ruchy to będziemy robić za chwilę. Zobacz, elegancko, nie? A teraz
wypłukuję i słuchaj, tak jak mam tutaj wzorki. To jest też bardzo ważne, żeby wybić z tych rowków całkowicie, słuchaj, syf. Tak jak widać tutaj takich drobnych żeberek, nacięć jest mnóstwo. Uwierz mi, że jadąc po długości opony nie wyjmiesz tego. O, Rąsia się zmęczyła, to lecimy z tej strony. No niestety, jak ktoś mi mówi, że raz czy dwa razy przejechał oponę stężeniem 1 do... Tam było chyba kiedyś, ktoś mówił 1 do 10, no to nie wierzę w to, że domył oponę idealnie. Opona to jest wredna bestia. Można niekończąca się historia. No piana się robi już całkiem przyjemna, ale teraz już sobie płuczę w wiaderku. Ale właśnie, najwięcej mam tu w rowku. I stąd ta szczotka Adebelera. Zobacz. Fenomenalnie w ten rowek wchodzi. Zobacz, jakie tu jest bagno. I gwarantuję Ci, że żadną szczotką nie wyciągniesz tak tego, jak tą od Adebelera. Naprawdę, siedzi tu perfekcyjnie. Patrz, jaki syfek. Zobacz, igła. Nawet jak zobaczysz, że czoło opony masz już domyte, wtedy jak Ci wychodzi syf tutaj z rowka, aplikujesz tylko cleaner do opon na szczotkę i wlatujesz tylko w ten rowek, co ja za chwilę Ci właśnie pokażę, jak wypłuczę oponę. No dobra, to już mamy. Tak jak widziałeś, ta szczotka to jest tylko na dzień dobry, zbieramy grubasa. Oczywiście fajnie jest, jak jest zdrowo dojechana na przemian. Raz boskiego, czy ta właśnie chińska kwadratowa, można powiedzieć, tak, ona jest kwadratowa, albo nawet prostokątna, nieważne. Prostokątna, na zmianę stołu i jest idealnie. No dobra. Garaż sobie od razu myję. I teraz tak, z tych rowków pasowałoby wydmuchać wodę. Wylewamy, żeby jak najmniej rozcieńczać. Pyk. O, kładziemy. Teraz tak, możesz to oczywiście myć też twardymi pędzlami. To nie jest powiedziane, że to muszą być też szczotki. Mogą być też pędzle. Im twardszy pędzel, tym lepiej. Workstaff ma takiego czarnego giganta, on będzie całkiem niezły. Ale to nie jest to, co te szczoty. I tak jak mówiłem wcześniej, pstryk i delikatnie, niedużo, zobacz. Już. I to wszystko. I wlatujemy w rowek. I zobaczymy, na ile jeszcze nam się tutaj pojawi. Nieźle. Jak mamy mało pianki, dorzucamy. Okej. I lecimy znowu. I wychodzi syfek, widzisz? Zobacz, i wyłazi. Tutaj to jest niekończąca się historia. No niestety, zabawa z oponą, jak ktoś mi mówi, że to jest raz, dwa, trzy, nie da rady, żeby oponę doczyścić, ale później właśnie, ja inaczej nie robię z tego względu, ze względu na testy trwałości dressingu, bo po takim totalnym czyszczeniu naprawdę te dressingi siedzą dużo, 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 jak opona jest naprawdę czysta. Inaczej przyjmują ten dressing. Zobacz, jeszcze wyłazi. I oczywiście nie będę Ci pokazywał tego rantu czyszczenia na maksa, bo to będzie za długi film i tak będzie zresztą długi. No dobrze. Czyli wiemy, o co chodzi. Teraz tak, słuchaj, najgorsza sprawa jest z oponami nowymi. Mam takie właśnie na Audi, które w sumie tak naprawdę czyścisz, kładziesz dressing i on znika. No nie robimy testów trwałości na takich oponach. Opony są tak w tych czasach na tyle zabezpieczone, oczywiście tych lepszych marek, że ciężko je zmyć, ten fabryczny zabezpieczenie, naprawdę ciężko. Teraz tak, opona, jeżeli wychodzi Ci cały czas taki brązowy syf, to nie jest zdrowe dla opony, ale w
wskakujesz wtedy Star Removerem. Ja polecam od Black Auto Cosmetics. Rewelacyjny produkt. Zresztą, zobacz, bo będę chciał Ci pokazać właśnie, jak zachowuje się opona po Star Removerze na Audi. No dobrze, jesteśmy, słuchaj, przy oponie w Audi. Jak widzisz, przygotowałem sobie stosownie cleanerem do opon. Film już był. Zapewne z przygotowania, chyba tam nawet wspominałem, słuchaj. I teraz tak, dla mnie, jeżeli chodzi o Star Remover, który uwielbiam i lubię, to jest Black Car Cosmetics. Preparat do zmywania smoły i kleju. Mega bezpieczny, fajnie wybiera. Zaraz jest po Tixotar od Bipro, później ten produkt. To ja go biorę w piątkach, bo jest naprawdę fantastyczny. I jeżeli chodzi o aplikacje na opony, albo zarzucamy z atomizera, co będzie nam pryskać na całe felgi, i to wszystko zależy od tego, czy masz szczury i masz zabezpieczenie. Jak nie chcesz pryskać na całą felgę, bo wiadomo, że to się będzie rozpryskiwać, jak masz na aucie. Inaczej jest, jak masz felgę z dietą. Gąbka. Nasączamy solidnie gąbkę, ale to solidnie. Wydawać się może, że tego materiału pójdzie dużo, wcale nie. I rozcierasz, słuchaj. I moim zdaniem, jeżeli chcesz się bawić, to właśnie gąbką. I cały czas trzemy. Nie pozwalamy mu zostawać na oponie. I dorzucamy. Zobacz, już jest. A zobacz, jak opona go pije. Tak to właśnie wygląda. Niestety. Ale zbierzemy naprawdę totalne osady. I cały czas jeździmy. Nie pozwalamy wyschnąć. Nie dajemy mu odpocząć. Cały czas trzemy. Okej. Cały czas gąbka w ruchu. Zobacz, jaka brudna flądra. I szczota. Zobacz, to w ogóle nie chce się szczotkować. Będzie stawiać, zobacz, jakie żółte wychodzi. Teraz Ci pokażę, o co biega. Ile jeszcze w oponie jest syfu. Niestety praca nie należy do przyjemnych. I tak jak mówię, jak nie musisz, nie rób tego. Jak masz mega dowalone, zobacz. Nie potrafię tego zdjąć, ale zobacz, jaka się zrobiła żółta. I płuczemy. I to szybciutko. Płuczemy. Nie pozwalamy mu, żeby wciągnął jak najmniej tego produktu. Teraz tak, w tamtym filmie to było z cleanerem do opon od Karlaba, mówiłem, że umyłem opony, fabryczne zabezpieczenie i było mega hydro. Zobacz, gubimy go już. Tu już go prawie nie ma. Pięknie, co? Kurczę, znowu wody. I co robimy? Suszymy. Teraz tak, żeby nie przedłużać, bo film i tak jest długi. Tak jak widziałeś, gąbka, później szczota. Ewentualnie możesz dorzucać na szczotę płukanie i później lecę cleanerem do opon. Zresztą pokażę Ci, jak się będzie paskudnie pienił. Wcześniej w tym filmie, w tym filmie w sumie, widziałeś, jak mega piana. Zobacz, ale zobacz, jaka się zrobiła matka. I gwarantuję Ci, że przyjęła tego produktu srogo, ale zobacz, totalny mat. I tak właśnie fabryczne zabezpieczenie w ten sposób możemy usunąć, bawiąc się Star Removerem. Ale tak jak mówię, opona go trochę przyjmie i musisz dać jej czas, żeby pozbyć się tego Star Removera. Ja idę teraz po cleaner do opon. Dobra. I słuchaj, zobaczymy, zobaczysz, na ile wchłonęło w oponę Star Removera, że nie będzie się chciało pienić. Moczymy. Zobacz. Widzisz? To jest koncentrat. Poślizg, obrzydliwy poślizg, słuchaj. I praktycznie zero piany. I cleanerem do opon czyścisz dotąd, jak będziesz czuł, że jest mega piana i stawia opona Ci opór. Bo ja teraz w tym momencie mam mega poślizg. I tak możesz robić na przemian właśnie. To ja ją doczyszczę i za chwilę Ci pokażę, jak wygląda opona po maksymalnym doczyszczeniu właśnie Star Removerem i cleanerem do opon.
No dobrze, słuchaj. Tar Removera użyłem 3 razy. Różnica przód, tył, kolosalna. Czyli gąbeczka, później szczotka na szczotkę. Nie pozwalamy mu przysychać, bo on będzie szybko, bo ona będzie go chłonąć. Cały czas pracujemy, szybko wypukujemy, wskakujemy z tire cleanerem, wypukujemy. Tak zrobiłem 3 razy. Ostatnie mycie tire cleanerem 3 razy pod rząd. 3 razy, żeby mieć pewność, że wymyłem go maksymalnie. I teraz tak, myślę, że pokażę Ci hydrofobowość, różnicę pomiędzy tu, gdzie usunąłem fabryczne zabezpieczenie, a pomiędzy tym, gdzie jeszcze z tyłu siedzi, pomimo że już jeżdżę 2 miechy na tych oponach, gdzie jeszcze siedzi skurczybyk. I widzimy się ponownie przy... A, i pokażę Ci jeszcze różnicę, jak mi się uda, bo w sumie jest ciemno, zachmurzone. Pokażę Ci różnicę wyglądu. Tutaj już mamy praktycznie macik, tam niestety no jeszcze widać to, raczej tamta opona wygląda fajnie, bo jest taka przyciemniona. Tutaj mamy totalny mat, ale zależy co kto lubi. Mnie bardziej podoba się ta na przykład, bo wygląda tak fajnie, naturalnie, taka satyna nawet bym powiedział. Więc zobacz jak wygląda hydrofobowość, zobacz jak wygląda na jednej i na drugiej oponie i jak wygląda wykończenie po usunięciu właśnie fabrycznego zabezpieczenia i widzimy się ponownie przy myciu opon. Tak jak widziałeś, kurczę, no wyjmuje dużo syfu, ale po takim myciu tar removerem, tak jak mówię, nie robimy tego często, raz do roku. Albo nawet jak masz możliwość, jak nie wychodzi ten brązowy osad i masz możliwość doczyszczenia opony właśnie do stanu idealnego cleanerem, nie ładuj tar removera. Polecam po takim zabiegu 2 razy czyszczenie cleanerem do opon. Zobaczysz, tak jak widziałeś, on się w ogóle, ta opona, później ten produkt się nie pieni z tego względu, że opona, guma bardzo przyjmuje ten remover. I jeździmy przynajmniej ze 2 mycia i wskakujemy z tym produktem, z cleanerem do opon, dotąd, dopóki będziesz widział, że rzeczywiście opona się, ta pieni się ten produkt właśnie, bo i brakuje tego poślizgu. Będziesz, wyczujesz po tar removerze, że już go praktycznie nie ma, więc tutaj odradzam, jeżeli chodzi o użycie tar removera na oponę, żeby od razu kłaść dressing. W ogóle Ci się nie przyjmie. Sprawdzałem to, różne dressingi, naprawdę. Opona też musi swoje wyjeździć, tak jak po fabrycznym, ale po fabrycznym zabezpieczeniu, ale za to to fabryczne zabezpieczenie szybciej zmyjesz. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o testy, to oczywiście to jest w swoją stronę piję, bo możesz oczywiście jak najbardziej atakować opony dressingami, nawet jeżeli masz nowe i jest fabryczne zabezpieczenie. Ja tutaj mówię pod względem siebie, jeżeli chodzi o testy trwałości. No niestety dressingi zjeżdżają. Okej, słuchaj. Myślę, że więcej nie będę Ci tutaj przymulał. Teraz wrzucę, tak jak widziałeś, no to jest
Znaczy tutaj przy oponach to jest cierpliwość, też jak detailingu. Żeby doczyścić oponę naprawdę, nieraz trzeba i 7 razy poprawiać w koncentracie. W koncentracie. A, jeszcze jedna rzecz. Jak na bieżąco myjesz opony, oczywiście koncentrat jest zbędny. Ten produktem niedługo się pojawi, który ja tutaj używam, nawet 1 do 10. 1 do 1, śmiało, do bieżącego, do odtykania. Zresztą powiem to w tym filmie, jak będę używał tego produktu, czyli za jakiś czas. I teraz tak, słuchaj, tak jak widziałeś, piana była prawie czysta, ale na sam koniec jeszcze, do sprawdzenia, czy na pewno mam oponę czystą, piana, obficie. Dlaczego? Zaraz ci powiem dlaczego. Ona sobie poleży. Zobacz, co się dzieje. Tak właśnie aplikujemy, słuchaj, latem, żeby nam długo posiedziało. Te mycie takie wstępne. Widzisz? Zobacz, rozkładam. To jest ostatnia faza, żeby mieć pewność, że opona jest czysta. Daję chwilę produktowi, żeby posiedział. Niech zaingeruje w tą oponę. Oczywiście najlepiej, jak jest mokra. Tutaj widzę, że rowek już mogę pojechać. To w trakcie właśnie czyszczenia rowka. Zobacz. O. Widzisz? Pięknie. I tak naprawdę, patrząc na to, co lepiej ingeruje, piana dłużej leży, ale to latem. I lepiej wybiera latem ten brud. Zimą wystarczy oprysk i mamy ten sam efekt. Piana w sumie jest bardziej taka efekciarska. Zobacz, jeszcze wyłazi z tego rowka. Widzisz, ile tu musiałbym razy podjechać? Myślę, że jeszcze z 5 razy to minimum. Tam jest tego tyle materiału i większość założy się, że tam nie czyści. Ma wywalone. Przejedzie i z głowy. A tutaj naprawdę tego miodu siedzi mnóstwo. Niby mały kawałeczek, a zobacz. Zobacz, ile tutaj jeszcze jest materiału. No dobrze. I teraz tak, ostatni etap właśnie to jest ta szczota, która mi powie, czy opona jest czysta. Ale już widzę, że ideału jeszcze nie ma. Zobacz, co się dzieje. Jak współgra razem z tą pianą. Przy tej szczocie oczywiście uważamy na felgę, ona jest mega twarda, przy tamtych też zresztą. Przy każdej szczocie, tutaj sobie mogę pozwolić, bo ona jest dojechana. To są felgi znajomego, który ma wywalone. Dosłownie, czy felga będzie obdrapana, czy nie. Zobacz, co tu się dzieje. Patrz. I druga strona. No i piana się zaczyna robić już taka sucha. Oczywiście, jeżeli nie chcesz wymywać, co robisz? O, wystarczy tylko zmoczyć szczotę i zobacz, już jest inna jazda. Od razu piana się robi wilgotna. I tak szczotę możesz moczyć co chwilę tak naprawdę. To będzie wiecznie niekończąca się historia, jeżeli chodzi o czyszczenie. Ale do czego zmierzam? Ta opona była wcześniej przeze mnie 2 razy jechana. Teraz już jest chyba 3 raz i zobacz. I cały czas nie mamy takiej piany, jaką bym chciał. Oczywiście. Tu nie jedna osoba pewnie się wypowie, że komu by się chciało tyle czasu czyścić opony. Zgadzam się, ja rozumiem. I tak większość zarzuca prawie co mycie, czy co 2 dressingi, bo wiadomo, lubi efekt swojego tam ulubionego dressingu na oponie. Ja z racji tego, że właśnie testuję, ja muszę mieć oponę idealnie czystą. Zresztą, czy testowałem, czy nie, ja to no nie mogę. No ja muszę mieć idealnie, wiem, że ten dressing wtedy usiądzie tak, jakbym chciał. Nie mieszam go z brudem. No dobrze, ostatnie słuchaj pukanko. Okej, słuchaj, myślę, że więcej nie będę cię męczył. Widziałeś, co jest grane. Tak, powtórzę się jeszcze raz. Dla mnie 3 szczotki, które są niezbędne. W sumie to 4.
Wybacz, słuchaj, GoPro mi się rozładowało, musiałem zmienić baterię, więc tak, wracając do tematu. Chińczyk, podstawa, na pierwszy strzał idealna. Później lecimy, tak jak mówiłem, długość, po długości, po szerokości, fenomenalny boski, no i rancik, ta szczoteczka. I nic na więcej nie potrzeba, jeżeli chodzi, no i oczywiście twój ulubiony cleaner. A u mnie niedługo ten cleaner się pojawi, wytłumaczę, co jest 5. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!